Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne, skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. W piłce nożnej czasem tak bywa, że wygrywa drużyna, która patrząc na niektóre statystyki absolutnie nie miała prawa wygrać, bo na przykład miała tylko jeden celny strzał na bramkę i grała w dziewiątkę. Podobnie sytuacja wyglądała przy okazji bitwy o Midway, w czasie której Amerykanie nie zaliczyli nawet jednego celnego trafienia torpedą. Poza tym Japończyków było więcej i mieli lepsze samoloty. To jakim cudem Yankesom udało się wygrać jedną z najważniejszych bitew w czasie całej II wojny światowej? Czas na nowy odcinek historii bez cenzury. Pierwsza sprawa, gdzie jest to całe Midway? O, tutaj. Małe co? No niewielkie. Dwie wyspy długości 3 i 4 km. Urocze miejsce, swoją drogą. Większość z nas na pewno chętnie by się tam wybrała na wakacje, ale to nie uroki tego miejsca były kluczowe dla Amerykanów i Japończyków. Te wyspy były, sobie to nadal są, mniej więcej w połowie drogi między Ameryką a Japonią. To też jedni i drudzy uważali, że to świetne miejsce na taką bazę wypadową, żeby robić ataki na wroga. Dla Amerykanów Midway było bardzo ważne jeszcze z jednego powodu. Midway to była taka morska twierdza na trasie do Hawajów. Tak jest, Amerykanie mieli tam od pewnego czasu swoją bazę, aczkolwiek to w ogóle nie przestraszyło admirała Yamamoto, szefa japońskiej floty, która wyruszyła ze swoich baz między 26 a 28 maja 1942 roku w składzie. Cztery ogromne lotniskowce obstawione przez krążowniki, pancerniki, okręty podwodne, a do tego jeszcze ze 300 samolotów. Amerykanie wyruszyli ze swoich baz niedługo później, dosłownie parę dni, w składzie trzy wielkie lotniskowce, plus obstawa jakieś 350 samolotów, ale generalnie to Japończycy mieli przewagę na morzu. Tylko chwila, moment, czy to w ogóle nie brzmi jakoś dziwnie? Czemu obie ekipy wyruszyły do walki, jakby się umówiły na ustawkę? To tylko pozory, Japończycy byli przekonani, że zrobią Amerykanom Pearl Harbor 2-0, że ich totalnie zaskoczą. Nie mieli jednak pojęcia, że Yankesi od pewnego czasu już mieli złamane ich szyfry i doskonale byli świadomi planowanej niespodzianki. Inna sprawa, że troszeczkę spaprało japońskie lotnictwo zwiadowcze, bo nie zauważyli Japończycy zbierającej się amerykańskiej floty w okolicy. Tak czy inaczej, Amerykanie nie dali się zaskoczyć w pełni ale to nie znaczy, że mieli powody do świętowania. Bo niby rankiem 4 czerwca Jankesi wylecieli na spotkanie japońskim bombowcom, to też totalnej niespodzianki udało się uniknąć, aczkolwiek Amerykanie nie mieli pojęcia, że obstawę tych bombowców będą stanowiły myśliwce Mitsubishi A6M0, z którymi mało który myśliwiec wtedy na świecie mógł się równać, a na pewno żaden amerykański. Zerówki zrobiły straszną masakrę, strąciły 17 samolotów wroga i mimo wszystko utorowały drogę nad Midway, na które spadły japońskie bomby. Uszkodzono elektrownie, pasy startowe, chociaż to ostatnie akurat szybko udało się naprawić. Jakby jednak nie było, to w tym momencie było 1-0 dla ekipy pana Yamamoto, a byłoby znacznie gorzej, gdyby nie niezdecydowanie pana Nagumo. I pewnie teraz wielu z Was zadało sobie pytanie, które nawet brzmi jak coś po japońsku. Kim on był? wiceadmirałem, który w tej operacji dowodził lotniskowcami, a wcześniej przeprowadził atak na Pearl Harbor, za który dostał straszny opieprz. Były do niego ogromne pretensje za to, że nie przeprowadził drugiego nalotu. Zarzucano mu przesadną ostrożność. No i teraz nagumo nie chciał wyjść na tchórza, to też jak mu zwiad doniósł, że nigdzie w okolicy nie ma amerykańskiej floty, to kazał samolotom na lotniskowcach zdemontować torpedy i zainstalować bomby, żeby ponownie na pełnej mocy uderzyć na Midway. Wymiana kluczowego uzbrojenia w tylu samolotach to nie jest łatwa sprawa. To też wyobraźcie sobie oburzenie technicznych, jak ci w połowie roboty dowiedzieli się, że nie, chłopaki, jednak wiecie co, zdejmijcie te bomby i zainstalujcie z powrotem torpedy. Skąd ta nagła zmiana? Otóż doniesiono na GUMO, że jednak udało się zlokalizować jakieś 240 mil morskich od nich część amerykańskiej floty jakieś 10 okrętów, przy czym nie było tam lotniskowców. Wiceadmirał do tej pory Kozak stwierdził, że A. No dobra, to, to może nie, zrobimy inaczej. Najpierw jednak zatopimy te zlokalizowane okręty, a później dopiero weźmiemy się za. Atak na bazę, na Midway. Przy czym warsztat na lotniskowcach był przez to wszystko tak rozgrzebany, że daj pan spokój. A jeszcze na domiar złego, w tym momencie zaczęły się zlatywać na lotniskowce, na dotankowanie myśliwce z obstawy. I zrobił się już taki bajzel, że nie sposób było zorganizować wyprawę albo na Midway, albo na te okręty. No wszystko jedno, po prostu nie dało rady. Zmarnowana sytuacja, żeby ten dzień amerykańskich marynarzy, zamiast spędzony na względnym luzie, wyglądał od. Tak. Co w tym czasie robili Amerykanie? Czekali, bo pamiętajcie, że czytali japońskie depesze i doskonale wiedzieli, co się święci. To też zaplanowali kontratak jeszcze przed poranną wizytą Japończyków. Plan był taki, że jak japońskie bombowce odlecą, to Yankeesi poślą po pewnym czasie za nimi swoje samoloty, które zaatakują, jak japońskie bombowce wylądują na lotniskowcach, i ekipa będzie zajęta tankowaniem. Ruszyło z lotniskowców jakieś 100 samolotów różnych typów i miały połączyć się, bo wyleciały w dwóch grupach. Te grupy miały się połączyć mniej więcej w okolicach, gdzie miała być japońska flota i rozpocząć krwawy rewanż. Pojawił się jednak problem. Okazało się, że nie dość, że grupy nie do końca się zgrały, to jeszcze jak pierwsza ekipa nadleciała nad miejsce, gdzie spodziewano się japońskiej floty, to okazało się, że nie ma tam japońskiej floty. Piloci musieli więc szukać okrętów na farta. Z jakim skutkiem? Grupa 15 samolotów torpedowych odnalazła w końcu japońskie okręty. Razem z obstawą, zerówki znowu nie dały wrogowi szans, zanim jakakolwiek Torpeda została przez Amerykanów zrzucona, to wszystkie samoloty z tej ekipy zostały zniszczone. Przeżył jeden, jeden gość. I to też fartem, bo 30 godzin dryfował po oceanie. Zanim chłopaki z pierwszej ekipy torpedowców znaleźli się w wodzie, to nadali swoje namiary kolegom, i niebawem pojawiła się kolejna ekipa amerykańskich samolotów tym razem 14, z których wróciły 4, potem kolejna Dycha, z której wróciły 2. Ci ostatni jednak zrzucili już torpedy, ale żadna nie trafiła. W okolicy były też inne samoloty, ale zamiast wesprzeć kolegów, to. Pinoci musieli zawrócić, bo nawet bez pomocy Japończyków znaleźliby się w wodzie. Po prostu nie mieli wystarczająco dużo paliwa. Póki co w takim razie Japończycy byli lepsi zarówno w obronie, jak i w ataku. To jakim cudem Jankesi wygrali tę bitwę? Chwilowo ciężko uwierzyć w sukces ekipy z USA. Używając piłkarskich analogii, no, wyglądało to tak, jakby Amerykanie raz po raz naciskali Japończyków swoimi kontrami, ale każda z nich kończyła się finezyjnym centrostrzałem na aut. Jednak była w tym szaleństwie metoda, bo w czasie jak amerykańskie samoloty dostawały potworne lańsko na niskim pułapie, hen, hen wysoko zaczęły się pojawiać bombowce nurkujące. Lewandowski w tej drużynie Średniaków. O 10.25 bombowce nurkujące, jak przystało na bombowce nurkujące, zanurkowały na japońską flotę i tu już nie było miękkiej gry. Pierwszy dostał japoński lotniskowiec Kaga. Pierwsza bomba spadła na pokład startowy, druga z przodu odsłaniając hangar łajba zaczęła iść na dno. Później dostało się absolutnej dumie japońskiej floty lotniskowcowi Akagi. Jedna z bomb Przebiła pokład i eksplodowała w magazynie torpec. To nikt się nawet nie udził, że jest sens gasić pożar. Ewakuowano załogę w tym wiceadmirała Nagumo, a chwilę później rozległy się kolejne eksplozje z kolejnego lotniskowca. Tam przez moment były nadzieje, że uda się opanować pożar, ale później płomienie dotarły do składu paliwa lotniczego i sami się domyślcie, co się wydarzyło. Generalnie sukces bombowców nurkujących był ogromny. Oczywiście były pewne straty wśród tych maszyn, ale nie były one jakieś dramatyczne. Co ciekawe, o wiele więcej tych maszyn do wody mogli posłać nawigatorzy z amerykańskich lotniskowców, którzy źle obliczyli punkt spotkania z pilotami, i ci znowu musieli szukać lotniskowców, tylko tym razem swoich. Na szczęście udało się je znaleźć i wylądować dosłownie na oparach. Japończycy w parę chwil stracili trzy z czterech swoich wielkich lotniskowców. Praktycznie jedynym pocieszeniem było to, że zwiadowi lotniczemu wreszcie udało się zlokalizować dokładną pozycję całej amerykańskiej floty. Reakcja była błyskawiczna. Rzucamy na Amerykanów wszystko, co nam zostało: 18 bombowców, 10 torpedowców i 12 myśliwców obstawy. Nie mała to siła i pewnie narobiłaby nie lada rabanu, gdyby nie to, że Amerykanie już czekali z ciaśniutko ustawionych Obroną, która jednak dała radę tylko częściowo, bo faktycznie strącili 13 samolotów wroga, ale pozostałe nadleciały nad lotniskowiec Yorktown i poleciały najpierw bomby, pierwsza, druga, trzecia, a chwilę potem torpedy. W 20 minutach lotniskowiec miał już 30 stopni przechyłu. Czy Amerykanie położyli lachę na Yorktownie? Nic z tych rzeczy, to nie jest tania sprawa. Dowództwo rozkazało ewakuować załogę, a to, co z Yorktown zostało, scholować do bazy i wyklepać. Pewnie by jeszcze wystawili jako niebity, gdyby nie to, że jakiś czas później ten transport dopadł jeden z japońskich okrętów podwodnych i storpedował, posyłając na dno Yorktown i jeszcze jeden niszczyciel z eskorty. Tymczasem japoński kontratak wrócił na lotniskowiec. Sytuacja była delikatnie rzecz ujmując niewesoła. Po przewadze liczebnej zostało już co najwyżej przyjemne wspomnienie, bo ludzie wiceadmirała na głowę mieli do dyspozycji 15 samolotów. Siła może niewielka, ale stwierdzili, że ha, jeszcze nie zwijamy żagli, i to nie tylko dlatego, że żaden z japońskich okrętów nie miał żagli. Zdecydowano, że tym co mamy, atakujemy jeszcze te dwa pozostałe amerykańskie lotniskowce. Może i skład skromny, ale zaatakujemy w nocy, co zwiększy nasze szanse na niespodziankę, na zaskoczenie wroga. Plan spoko, gdyby nie to, że przed nocą nadlecieli Amerykanie. 24 bombowce nurkujące podręcznikowo nadleciały od strony słońca, więc zostały bardzo późno zauważone. Zdecydowanie za późno, żeby skutecznie odeprzeć atak. Scenariusz kolejnych wydarzeń jest już tak przewidywalny i oklepany, jak patent Sienkiewicza na udaną powieść. Tylko że zamiast zapoznania, porwania i ślubu było bombardowanie, pożar i zatonięcie. Japończycy stracili ostatni ze swoich wielkich lotniskowców. Zostały cztery mniejsze plus obstawa. Ale na gumo przez jeszcze jakiś czas nie chciał się poddawać. Postanowił kontynuować walkę tym, co mu zostało. Czy to głupie? Nie do końca. Bo Amerykanie byli już na wyczerpaniu. Jasne, mieli przewagę w powietrzu i na morzu już wtedy, ale kończyło im się paliwo, więc wracając znowu do analogii piłkarskich, zbyt dobrze znanych polskim kibicom. Były matematyczne szanse, ale niestety w kluczowym momencie znowu sprawę spaprało rozpoznanie, ponieważ doniesiono admirałowi Yamamoto o pięciu amerykańskich lotniskowcach w okolicy. Ten załamał ręce i nakazał odwrót w nocy z 4 na 5 czerwca. Nie wiedział, że dostał złe informacje. Amerykanie w regionie mieli tylko dwie takie jednostki. Odwrót nie dość, że upokarzający, to jeszcze wcale nie był łatwy, bo w pewnym momencie do japońskich okrętów dopłynął amerykański okręt podwodny i nawet nic nie musiał odpalać, żeby wszcząć panikę. Japończycy go wykryli i zaczęła się absolutna histeria, robienie jakichś nagłych zwrotów, żeby uniknąć torped. Miało to w sobie tyle gracji, co wyprzedzanie się tirów mniej więcej i w końcu stało się nieuniknione. Dwa krążowniki, Mogami i Mikuma, zderzyły się i uszkodziły wzajemnie nie, na tyle poważnie, że nie były w stanie spierniczać w takim tempie jak inne jednostki. Co na to pozostałe okręty zostały bronić kolegów. Absolutnie nie, pat rozkaz, żeby zostawić te jednostki w pieronej i płynąć dalej, może sobie jakoś poradzą. O dziwo był taki moment, jak wydawało się to całkiem realne, bo ten amerykański okręt podwodny był tak kijowo ustawiony, że nie był w stanie ostrzelać z torped tych dwóch uszkodzonych krążowników. Natomiast nadał radiowy meldunek do kolegów i po pewnym czasie pojawiły się na niebie amerykańskie samoloty, które jednak zostały przegnane przez obronę przeciwlotniczą. Po tym strasznym nie bójmy się tego słowa blamazu. Amerykanie poderwali z lotniskowców kolejne maszyny, tym razem 84 sztuki, w tym te potworne bombowce nurkujące. No i tym razem już obrona przeciwlotnicza nie dała rady tak spektakularnie. Co prawda, nadal żadna torpeda nie trafiła, ale bomby już tak. Mikuma został zmuszony do sprawdzenia, co tam słychać na dnie, a mogami tutaj już się zdecydowanie bardziej poszczęściło załodze, bo pomimo sześciu trafień i pożaru, okręt dotelepał się do bazy. Czy Amerykanie mogli go dogonić i zatopić? Oczywiście, że tak, ale tak jak już zdążyliśmy sobie wspomnieć, sami byli na wyczerpaniu. Nie chodzi zresztą tylko o paliwo, ale żołnierze po w tylu dniach walk ze zmiennym szczęściem, ale mimo wszystko intensywnych walk padali już po prostu na pyski i dowódca floty USA, tak jak jakiś czas wcześniej Japończycy przy okazji Pearl Harbor stwierdził, że nie ma co niepotrzebnie ryzykować. Kazał przerwać pościg, a chwilę później zakończyć całą akcję. Bitwa o Midway była skończona. Kto przegrał? Oczywiście, że Japończycy, chociaż przed starciem u Bukmacherów pewnie mieliby większe szanse z racji przewagi liczebnej. Tymczasem stracili. Obłędnie ważne okręty, samoloty jakieś 250 i tysiące ludzi marynarzy, pilotów, mechaników doświadczenie tych ludzi było bezcenne, zarówno pod względem sprzętowym, jak i kadrowym. Japończycy bardzo długo przez całe lata nie byli w stanie się otrząsnąć po tej bitwie w przeciwieństwie do Amerykanów, którzy bardzo szybko uzupełnili o wiele mniejsze straty a poza tym jeszcze przycisnęli produkcję zwłaszcza lotniskowców, których pod koniec wojny Mieli już dziesiątki. Bitwa o Midway zapoczątkowała dominację USA na Pacyfiku. Dominację, która wcześniej wcale aż tak oczywista nie była. A kto będzie tam dominował w przyszłości? Dalej Yankeesi, Chińczycy, a może Wy, co jest absolutnie możliwe, przynajmniej w świecie wirtualnym, w którym dzięki swojemu pc możecie teraz dołączyć do największej morskiej batalii. World of Warships. Do wyboru macie multum okrętów z różnych flot: amerykańskiej, japońskiej, polskiej, radzieckiej, a skubany Wargaming zrobił tak wzruszający trailer radzieckiej floty, że nie ukrywam, człowiek aż ma ochotę zagrać ich okrętami. Na jakie barwy byście się jednak nie zdecydowali, to czekają was odpowiednie bonusy. Czy to wszystko? Nic z tych rzeczy, bo nowi gracze rejestrujący się przy użyciu naszego linku w opisie filmu dostaną jeszcze dodatkowe prezenty, które też Wam tam na dole w opisie wypisaliśmy. Także odpalajcie koniecznie darmową grę World of Warships, strzeżcie się niedocenienia przeciwnika i bawcie się dobrze. A my widzimy się niedługo.